Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanXto i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Kingdom Come Deliverance. Słuchajcie, w poprzednim odcinku tutaj nauczyliśmy się trochę walczyć, też wygraliśmy z przyszłym władcą tego miasta, które nie pamiętam jak się szczerze nazywał. W każdym razie, nie mam za bardzo bladego pojęcia, jakie mamy aktualnie zadania. Mamy zgłosić się do wójta, to jest zadanie główne. Mamy też zemstę na odzyskanie miecza ojca, dobra. Mogę to scrollować? Aha, tak, mogę to scrollować. No dobra, tu mamy pomścić rodziców. Tutaj mamy zanieść pierścień dla młynarza. Tutaj moglibyśmy nauczyć się mówić, a tu musielibyśmy walczyć. I to są wszystkie nasze zadania. Jeśli chodzi jeszcze o mapę, to tutaj mamy coś do zaznaczenia. Coś jakby... Aha, dobra, tu jest turniej rycerski, już pamiętam. Tutaj też te gwiazdki coś nam sugerują. Z czego jedna z nich to wydaje mi się jest Kunesz. I z tego co tam Kamienny pisał w komentarzach, to jednak warto jest przyjąć od niego to zadanie. Dlatego też pójdę i to zrobię. Czemu nie? Przynajmniej dostaniemy trochę kasy na początek. Dobra. Słuchaj tych pieniędzy, które mi wisisz. About that money you owe me. If you like, maybe something could be done. Maybe I could tell you where you can find some money. If you forgive my debt, that is. No dobra, mów. All right then. Start talking. No. First I want you to swear you won't be demanding anything else from me. No dobra, niech ci będzie. Very well then. Talk. When we were running from Scalets, I heard something. I don't know who said it. It's a miracle I could even hear it in that chaos. Either way, somebody hid a lot of coin under a dovecot. Under a dovecot? And that's it? That's all I know. How many dovecots could there be in Scalets? If you've got the guts to go back there, you're bound to find it. Fine. We'll see. No dobra, i to nam rozpoczyna nowe zadanie, które ma fajny tytuł Ścierwojad. Gdzieś tu się troszeczkę mam wrażenie tekstury nie doczytują, ale cóż. No to co? Zastanawiam się właśnie co teraz robić. Wydaje mi się, że pociśniemy quest główne, czy właśnie porobimy rzeczy poboczne. Znaczy jak już jesteśmy tutaj w ratach, to wydaje mi się, że dobrze byłoby te questy główne porobić. Ale też moglibyśmy spróbować trochę powalczyć. Wydaje mi się, że dokładnie kurde mać najgorzej sterowania nie pamiętam w tej grze. Nie pamiętam, chyba L1 się blokowało? Mam nadzieję. Mówię, nie do końca pamiętam. Bo troszeczkę minęło od kiedy ostatni raz grałem. Coś tutaj NPC-towie się strasznie mocno popapują. Co zbyt dobrze nie wygląda, no ale cóż. Niestety ta gra ma trochę problemów z optymalizacją. Czego ukrywać się zbytnio nie da. Pocznij chwilę, Henryk. No i myślę, że spróbujemy troszeczkę powalczyć. Tu mamy pierwszego kandydata, pana, który jest oznaczony literą C, to nie wiem, czy to najlepszy pomysł od razu zaczynać od niego, ale myślę, że spróbujemy. Najwyżej przegram. Jakoś mocno mi nie zależy, a spróbujemy mu obić mordę generalnie, tylko gdzie on jest? Czy żeby to był jeden z tych tutaj? Ten żebrak? Serio? Stefan. Good health to you. Okej. Tutaj też Kamienny mówił, że różne osoby mogą mieć różne opinie na temat tego, jak się mieszka na przykład w Retajach, ale nie chcę mi się szczerze tego sprawdzać. You're Steven, aren't you? Milan tells me he won't fight me until I beat you. Oh yeah? And why would you want to? Well, never mind. I'll fight you if you pay me. What do you say? No dobra, spróbujmy. May the Lord watch you. 2 grosze mnie to kosztowało. No dobra. Obym nie żałował decyzji. Bo tak jak mówię, dawno nie grałem i może być z moją walką średnio. Tym bardziej, że w ogóle walka w tej grze jest bardzo, bardzo trudna. No zobaczymy. Okej. Czyli tak się blokujemy. Nie wiem szczerze, czy jest tutaj coś takiego jak blokowanie, takie kontrowanie. Au. Ty gnoju jebany. Kurczę mać. Gdzie mam guty? Okej, dobra, raz poszło. Nice. Au, o teraz on mnie dziabnął. Troszeczkę. Jakby, wait, ja bym się jeszcze na nim sfokusował z chęcią. Dobra. Okej. Au.
No spokojnie. Au. No co za gnój? Jeśli mi takie dziwne rzeczy robi. No dawaj. No dawaj, gnoju. No dawaj. Okej, okay. Au. Nie wiem właśnie jak się przy czymś takim, czy przed czymś takim da się w ogóle bronić. Dobra, okej. Okay. Troszeczkę go tam przycisnęliśmy. Już niewiele mi to dało. O, dobra. Okej. Okay. Udało mi się chyba dobrą kontrę wyprowadzić. I mu napieprzyć. Nice, dobra, udało się. Jakie combo poszło. Wow. Sobie moglibyśmy go okraść. Jest nieprzytomny. Ha. Szczerze, wezmę te suszone owoce. Nie, nie to chciałem, fuck. Nie, wait. Inwentarz. Oddaj mu to. To też. Nie to chciałem zrobić. Lekka przyszywanica jest uszkodzona. Kompletnie już. Te buty są kradzione, to nie. Sztylet też. Dobra, nie, jednak wszystko, co tam ukradłem, to mu zostawię. Chociaż ten sztylet. Dobra, nie będę brał. Fuck. Gościu się ubrał. Dobra, trochę nie pykło. Przecież jesteśmy gdzieś na zadupiu, to straże się raczej do mnie nie przyczepiał. Chyba. XD, dobra, to trochę to nie pykło, ale... Ale cóż, gdzie jesteśmy? Jesteśmy tutaj, dobra. To co, wrócimy się do miasta. Możemy tutaj wziąć sobie szybko podróż, także poproszę. Mam nadzieję, że panowie strażnicy nie będą mieli problemów z tym, że tam tego gościa okradałem i on się szczaił. Także dobrze wiedzieć, że oni jakby się po chwili podnoszą. I trzeba w miarę szybko ich ewentualnie okradać. Chciałem to jedzenie tylko wziąć, a przez przypadek przytrzymałem i wziąłem wszystko. Hey, you! Halt! Hej, halo! No nie, no tak to nie, ja się tak nie bawię. Nie, no kurwa, no jak ten gość się tu pojawił? Noż kurwa jego mać. Nie no, wczytam. Przykro mi, kurwa, no ale... Ja pierdolę, no nie będę przez mysklika takich rzeczy robił, to że gość się sam tam teleportował. Od razu do mnie, no bez przesady. Trudno, pokonam go jeszcze raz. Masakra jakaś. Po prostu masakra. Już nie będę go okradać, jebać to. Gdzie myśmy się pojawili? Tu myśmy się pojawili. Aha, dobra, i tu z Kuneszem skończyłem gadać, dobra. Czyli co, znowu muszę przebiec aż tam. No dobra. To biegniemy w takim razie. I znowu sobie tą walkę odpalimy. Myślę, że nie będzie problemów jej wygrać. Przynajmniej mam taką nadzieję. Okej. Chwilę, Henryk, odpocznij. I za chwilę będziemy sprintować dalej. No i myślę, że w dzisiejszym odcinku właśnie skupimy się na tym, żeby te uliczne walki zrobić. Bo to też nam pozwoli zarobić trochę grosza. Dosłownie trochę grosza. Chociaż tam zarobiłem tylko 4. W sumie 2, bo 2 wcześniej jeszcze mu oddałem. No ale cóż. Jakoś to tam, mam nadzieję, się nam opłaci. Tylko tym razem nie będę go okradać jednak z jedzenia. Bo to raczej troszeczkę niepotrzebne, bo może mieć z tego powodu problemy. Chociaż może jedzenie zabiorę, żeby je od razu zjeść. Zobaczymy. Pogadajmy. Z nim. To już jako, że słyszeliśmy, to możemy sobie przeminąć. Proszę. I lecimy. Szkoda, że musimy wyjść na jakiś ring poza miasto, ale cóż. Trudno. Niech będzie. Także czekamy chwilkę. No dobra, to co? Lecimy. Ała, gnoju, ty jebany. Au. Ała, o kurwa. No dobra, gościu. Trochę tam zrobił jednak nam krzywdę. A, o dobra, nice. Ale go szybko ten. Ale go okładamy. Okej, spokojnie. Trochę musimy odpocząć. No dobra, zapraszam. O, nice, ależ mu gonga wyjebali. Nice. Au, o, teraz on mi gonga wyjebał, niezłego. Okej, okay, dobra, udało się. Sprawnie poszło. Okej, gościu, upadaj. I szybko łupimy. Bierzemy grosze. I bierzemy suszone owoce. Dobra. Dziękuję. Tyle chciałem. Leż sobie tam dalej nieprzytomny. Nie będzie raczej z tym większych problemów.
I jak mówiłem, od razu sobie trzeba zjeść to, co ukradliśmy, co by się nikt nie przyczepił do tego. Czerwony kaptur mam oczywiście zniszczony. Gdzie to jest? Suszone owoce, dobra, jedz. I to sprawia, że już nic nam... Nikt nas o nic nie oskarży chyba. Bo dobrze by było to ubranie też chyba, mam wrażenie, wyprać. Zresztą tak rękawice przynajmniej nie są brudne. Nie wiem, jak to szczerze ubranie wyczyścić. To mnie trochę zastanawia. To w ogóle jakieś mamy zarękawia, których nie założyłem. A załóżmy, czemu nie? Tutaj zielona koszula. A ja nie mam żadnej koszuli, no to nakładamy. Ci muszę trochę garnąć sobie tutaj wszystko. Pałkę też możemy wziąć. Właśnie, jeśli chodzi o broń, co my tu mamy? Bardzo lekki łuk mamy. Łowiecki łuk. No łuk sobie bym wyekwipował ten tutaj. Jakaś strzała turniejowa. No i co? I cordelas. Jako broń lekka. Dobra, w takim razie weźmy mapkę. I weźmy się, przenieśmy tu. Gdzie też powinien być ten od razu jeden pan od walki. Kolejny. Tylko mam nadzieję, że tym razem już nagle magicznie gościu się nie szali, że go okradałem. Nie powinien. A jak tak będzie, to się generalnie dyko zdenerwuje na tą grę. No ale mam nadzieję, że nie. Witam panowie, nic kradzionego przy sobie nie mam, także nie będziecie mieli, mam nadzieję, tutaj mi żadnych problemów robić. Teraz tak, ten pan gdzieś sobie poszedł dalej, bo oni oczywiście też się w międzyczasie tak zwanym przemieszczają. Gdzie dokładnie mamy go szukać? Okej, gdzieś tutaj. No dobra, to chodźmy. Tak mniej więcej pokierujemy się już po kompasie, żeby gościa znaleźć. Okej. Czy to jesteś ty? To chyba nie ty. Także chodźmy dalej. Wrażenie, że gościa jest w karczmie. O ile się nie mylę, tutaj właśnie karczma była. Aha, dobra, to jest zapewne ten tutaj pan. Witam serdecznie. Good health to you. Let's fight. I told you, don't come back to me till you've beaten Stephen and Ringlet. Got it? May the Lord watch over you. Aha, dobra, czyli go musimy na samym końcu. Czyli wpierw musimy iść tak czy siak do tego pana oznaczonego literką B. Także chodźmy w takim razie i zróbmy to. Mam nadzieję, że to też będzie równie łatwa walka jak ta. Coś czuję, że z tym Milanem całym może być nieco trudniej. Chociaż zobaczymy generalnie. Tutaj w ogóle też mamy jakieś zadanie. Wait. Czy my tak blisko mamy to zadanie z A, czy mi się wydaje? A, bo to zadanie z A to jest zwracanie długu. Dobra, ale to na dług to na razie musimy jeszcze zarobić trochę tam. No, chciałbym chyba 50 groszy, czyli całkiem sporo. Na razie tyle na pewno nie mam. Tam mamy coś pod 37. Odkryliśmy gniazdo. Chyba sam nam można jedzenie wziąć. W każdym razie, witam pana. Jesus Christ be praised. Tak, tak, dokładnie. Walczmy. I'm not done with you yet. I hope you've got coin, otherwise you can fuck off, you hear? Farewell. No dobra. Pewnie znowu nas przenieść na tą samą arenę, co wtedy. Trochę głupie. Moglibyśmy walczyć gdzieś bliżej, bo tu znowu będę musiał przejść, ale dobra. Au. Kurwa, gościu mi od razu takiego gonga wyjebał. Ale ja też mu od razu gonga wyjebałem niezłego. Dobra. Okej. A te kontry są takie świetne po prostu. O, widzicie. Nice, szybko poszło. Dobra, szybko go też połupmy. Chleb bierzemy, grosze bierzemy. Kurcząca się kostka? Też bierzemy, marchew. Nieszczęśliwa kostka, co? O, i zbawienny sznaps. Topór, dobra, starczy. Takie moje pytanie, czy da się jakoś zrobić, żeby przedmioty były niekradzione? Bo w sensie teraz, no, nie wejdę z tym za bardzo do miasta, bo ma to te oznaczenie, że jest kradzione. Te buty szlachcica, co ciekawe, chyba też. A to dziwne. A nie, to chleb jest kradziony, dobra, no to... To byśmy go zjedli sobie, bo troszeczkę już tam jesteśmy głodni. No właśnie, bo na przykład ta kostka, to też jest wszystko, to wszystko ukradłem, także... Nie wiem też, po co by mi taka kostka była, ona jest chyba trochę warta, mam wrażenie. Marchewkę to też moglibyśmy sobie zjeść. Generalnie. No i topór, ale topór to też nie bardzo, bo...
No bo by nas trochę mogłoby to być problematyczne. No tutaj mamy tego sznapsa ewentualnie do wypicia gdzieś tam, jak będzie potrzebny. Ja bym go sobie odłożył do skrzyni w takim razie. Dobra. O właśnie, możemy sobie w ogóle rozwinąć naszą postać, tylko wpierw sobie wyekwipujemy tutaj wszystko. Dobra. Także zobaczmy sobie tutaj. Nie, oj, tu. I tutaj atrybuty. Poziom główny. O właśnie, tu możemy jakieś rzeczy nowych się uczyć. Wytrzymasz 30 dłużej bez jedzenia. Okej. Okay. Męski odór. Więcej charyzmy w rozmowie z kobietami. Skradania się obniży. Nocny jeździec. Okej. Okay. Włóczyki. Im gorsze łóżko, tym lepiej śpisz i na odwrót. Zwiadowca. Okej. Okay. Większy zakres szybkiej podróży. Bezsenny. Czterokrotnie wolny. Gildia renegatów. Dobra, i więcej na razie nie mogę. No mógłbym się czegoś z tych nauczyć, ale tak szczerze nic mnie tutaj jakoś nie jara. Z tych tutaj atrybutów. Wait, bo chyba mogę zwinąć to. I jakby tutaj chyba też mogę. Się nie wiem. Nie wiem, gdzie tu jest jakby liczba moich punktów, które mogę szczerze się nauczyć. Niosąc martwych lub nieprzytomnych nie tracisz nic z wytrzymałości, tylko połowę spowalnia. Nie bardzo. Gdy blokujesz ciosy przeciwnicy swoją tarczą, tracisz mniej wytrzymałości. Mistrz klinczu. Na pokonanie twojego przeciwnika w klinczu. Muł. Możesz nieść rzeczy o 15 funtów cięższe. Dobra, wydaje mi się, że to może być spoko. Niech będzie. Wydaje mi się, że to chodzi o to, że kiedy jesteśmy jakby właśnie tak się zetrzemy mieczami, to jest większa szansa, że wygram to starcie. I z tych rzeczy tutaj jeszcze, to wydaje mi się, że to, muł. Bo ja lubię sobie chomikować rzeczy w grach. Czyli dobra, jakby do każdej tej umiejętności mamy punkty, tak? Okej. Okay. Czyli do witalności możemy sobie coś jeszcze jedno kupić. Wolniej się wykrwawiasz. Biegniesz wolniej, ale dłużej. Nie, to raczej nie. Sprinter. Biegniesz szybciej, ale też prędzej się zmęczysz. Gruboskórny, po prostu wolniej się wykrwawiasz. No niech będzie, bo to może gdzieś tam się kiedyś przydać. Retoryka, o tutaj. Twoja retoryka wzrasta, gdy rozmawiasz z pospólstwem. Nie można łączyć z wysoko urodzoną. Ostateczna oferta. Kiedy kupiec straci cierpliwość w czasie targowania się z tobą, otrzymasz jeszcze jedną szansę, żeby zrobić mu ofertę. Nawet spoko, a wysoko urodzony? Gdy rozmawiasz ze szlachtą oraz bogaczami. Okej, czyli jakby ja już bym musiał wybrać, gdzie wolę? O kurczę. Dobra, na razie chyba bym się wstrzymał, może aż będzie mi to gdzieś potrzebne, szczerze. I jeśli chodzi jeszcze o poziom główny, no tutaj dobrze byłoby coś kupić. Tylko szczerze nie wiem, znaczy ta szybka podróż wydaje się być spoko, także to bym sobie wziął. A jeśli chodzi o to... Więc charyzmy w rozmowie z tymi. Dobra, na razie bym się wstrzymał w takim razie z wydawaniem również tego. Tutaj nic więcej chyba nie mamy. Dobra, jeszcze walka, obrona. Tutaj też coś możemy, ale tutaj chyba nic nowego kupić nie mogę, bo tu mi... Ojej, nie to chciałem. Wróćmy się do gracza i tutaj. I tu możemy sobie coś tutaj kupić. Okej. Okay. Miecz krótki, kordewa z szabla. Pchnięcie, cięcie, cięcie. O proszę. Okej, okay, miażdżący co? Zdawa się, by uderzyć z prawej strony, ale wykonać spodziewany atak w twarz przeciwnika. Oto czysz swoją broń wokół jego i szybko uderzysz go tępym końcem. Jeśli masz tarczę, użyj jej do krawędzi zdania ciosu. Okej, czyli jak rozumiem, trzeba by w środek, lewo, dół, prawo i zrobić pchnięcie, cięcie, cięcie. I wtedy by mi się to zrobiło. A tutaj miecz długi. No nie mamy miecza długiego. Także wydaje mi się, że ten miażdżący cios sobie wezmę. Czyli tak, środek, tutaj lewo, tutaj prawy dół i pchnięcie, cięcie, cięcie. No raczej nie będę robił tych kombosów, bo za nie będę pamiętać, ale niech będzie. No tu jeszcze byśmy mogli, ale mówię, na razie bym się wstrzymał. Dobra. Jeśli jeszcze chodzi o... Wait, ekwipunek. Gdzie jest szybko ekwipunek? Tu jest szybko ekwipunek. Bo jest taka jeszcze akcja. Czy mamy coś w ogóle jeszcze... Czy mamy coś kradzionego? Bo jeżeli mam coś kradzionego, to chciałbym to odłożyć. Mamy coś kradzionego, czyli dobrze byłoby pójść do młyna i to odłożyć do skrzyni. Okej, okay, dobra, to tak zrobimy w takim razie.
Chodźmy tutaj i chodźmy do młynu w Ratajach. W takim razie. W ogóle czy ja mogę u tego młynarza sprzedać? Bo tam gdzieś widziałem na loadingu dzisiaj właśnie, że u młynarzy można jakieś takie fanty sprzedawać. Bo oni lubią się mieszać w szemrane interesy. Pogadajmy z Paszkiem. God be with you. Możesz mi powiedzieć, chciałbym spróbować jeszcze raz trening. Can you tell me? O, widzę, tutaj możemy troszeczkę go o nowe postacie zapytać. What's the local lord like? Zahanush? He treats his people well, but he's tough as an old oak. The way things are these days, I wouldn't wonder if he and his men started kicking some asses. What's Sahan's cape on like? Ah, that worthless dandy. Sahanush has to knock some sense into him, or I dread to think what will become of this place when he takes over. Do you know Sir Bernard, the Ratai captain? He's a grumpy bastard, but fair, I'd say. Okay. That's all. Chciałem spróbować jeszcze raz, to nie wiem o co chodzi, szczerze. Ale on chyba może mnie pouczyć jakichś dziwnych rzeczy. Teresa. Nie mogę sobie pogadać? Czemu nie mogę sobie pogadać? Kobieta głupia. Dobra, w każdym razie ja bym chciał zostawić tutaj w domu trochę rzeczy. W tej skrzyni. Bo jak rozumiem, to jest moja skrzynia. I mogę tutaj zostawić jakieś rzeczy, które są też pouszkadzane. Teraz tak, co ja chciałem. To chciałem na razie. I to też na razie chciałem. I tego sznapsa przede wszystkim. O, kradzionego. Dobra. Okej. Okay. Czyli to mamy. O, w sumie można, bo w ogóle chce nam się jeść, czy nie? Gdzie tu można to sprawdzić, gracz? Nie, tutaj mamy strawę. Nie, mamy, widzę, sporo, także podziękujemy. Nie wiem, teraz a mogę znowu sobie pogadać? Ups, nie to chciałem. Fuck. Przejadłem się, świetnie. Nie to chciałem zrobić. Chciałem pogadać z Teresą. A, dobra. Mówi, że jestem brzydki. Okej. Okay. No właśnie, mówi, że jestem brzydki. To jest tylko problem. Mówię, ja nie wiem, jak tu wyczyścić ubranie tak za bardzo. Tu mamy łaźnię. Ja bym do łaźni skoczył. Zapunktował sobie te łaźnie, halo. Punkt się trzaska inną rzeczą. Tutaj, poproszę. Gdybym się tam przeszedł generalnie, bo tam chyba jest jakaś taka bala dostępna. No bo generalnie troszeczkę bym się umył, ale... No bo Teresa mi wprost powiedziała, że wyglądam jak gówno. Głównie przez to, że mam właśnie brudne ubranie. Tylko właśnie nie wiem, jak to ubranie szczerze umyć. Także bym bardzo poprosił o tipy w tym kierunku. Bo gra chyba mnie tego nie uczyła. Co jest tylko problematyczne, generalnie. W łaźniach na pewno będziemy mogli się jakoś wykąpać, tylko no mówię, pytanie co z myciem. Tak, bo tu, o, możemy umyć się. Ale jak mogę umyć ubranie? To jest dobre pytanie. Aż mi się zrymowało generalnie. No nie wiem, dobra, no ale samego siebie umyję, zawsze to chyba coś tam da. No bo jak rozumiem, ubranie mi to nie umyło. Sprawdźmy inwentarz. No nie, widzicie, to nadal jest ten. No nie wiem. Autentycznie nie wiem. Przecież nie, chyba to, co mam na sobie umyło. Tak, dobra, to, co mam na sobie umyło, okej, okay, czyli tak to działa. No dobra, to dobrze wiedzieć. Czyli już nie. Już o tipy nie proszę. Dobra, idziemy w takim razie jeszcze do miasta i zrobimy sobie ostatnią walkę w tym odcinku. W takim rozrachunku. O, poproszę tutaj, wczytywanko. Szybciej. To mnie bardzo denerwuje w tej grze, że tutaj te ekrany wczytywania są masakryczne. Ale jak już mówiłem, no nie mam jakiej przeżyć na SSD-ka, bo na SSD-ku tyle miejsca nie mam. Ostatnio kupiłem sobie HDD-ka, także to teraz nie jest problem, ale kolejny mój zakup pewnie do kompa to właśnie będzie SSD, jak jakaś 512 na gry i głównie cache do Premiera. Generalnie. Ale okej, okay, już się wczytało. Jak mówiłem, panowie strażnicy raczej nic do mnie nie będą mieli, bo nic przy sobie kradzionego na chwilkę obecną nie mam.
co jest jak najbardziej dobre oczywiście. No i co, i pójdziemy teraz obić mordę ostatniemu gościowi, który jest tutaj chętny do mordobicia. Też go okradniemy przy okazji, zarabiając trochę więcej grosza. No i będzie dobrze. Też, że oni się w ogóle nie szczajają, że ja im coś podpierdoliłem, to jest najlepsze. Dzień dobry. Let's fight. You gave those two a pretty good hiding. And I made a groszna two in bets. You Scalitz fellows are good for my purse. God be with you. No dobra, czyli 4 grosze stawiamy, czyli 8 wygramy. No dobra, spoko. Lecimy w takim razie. O, widzicie, jak już ładnie zaczęliśmy. Dobra, o, widzę, walka wręcz mi się też podniosła. Także też spoko. Okej. Okay. O, no, niezła kontra, niezła kontra. I siła nam rośnie. Oj, ale goście widzę, dosyć wytrzymały będzie. Chyba. Mam wrażenie. Au, okej, okay, teraz on mi wyjechał, dyko. No to niedobrze. Au. Okej, okay, no spokojnie, przyciśnijmy go trochę może. Okej. Okay. A, teraz on mi oddał. Jak widzicie. No co, dawaj. Zaatakuj. Au, no nie o to mi chodziło. Żeby mnie w ten sposób atakował. Okej, okay, nice. Mordobicie. Morda obita mocno, dobra, fajnie. Au. O ty gnoju. Jebaniec, ała, trafił mnie. Generalnie. Parę razy ładnych. Dobra, uspokójmy się. Au. O ty gnoju. Jebany. Okej, okay, ale trochę mu obiliśmy. No, dawaj, dawaj. Teraz chciałbym zrobić gdzieś tam unik dobry. Generalnie. Już nie pamiętam do końca, jak się uniki robiło. Jak to go nie trafiło, halo. Dobra, okej. Okay. I wyjaśniony chyba. Tak jest. Dobra, udało się. Git. Padaj, padaj na kolana, bo chcę już cię przeszukać. Dobra, i tak na szybko chleb, znowu, żeby się nażreć. Klucz do drzwi, klucz do skrzyni, o proszę. Marchew, precelek, robocze buty, nie, topór, zbawienny sznaps. Dobra, tyle chcę. Dzięki. Czyli co, znowu idziemy do młyna trochę tych rzeczy zostawić generalnie. Bo nie potrzebujemy aktualnie tych rzeczy, a są one oczywiście kradzione. Ale też bym poprosił o informację, czy da się jakoś jakby zmyć to kradziejstwo z jakiegoś przedmiotu? Bo fajnie by było generalnie móc tego jakoś używać. No ewentualnie trzeba po prostu zawsze to zostawić, jak się gdzieś tam idzie do miasta czy coś, gdzie są generalnie strażnicy. No nie wiem generalnie, ale zobaczymy. Otwórz. I zapraszamy tutaj do skrzynki. Otwórz. Dobra, teraz tak, bierzemy sobie, zostawiamy wszystko, co tam ukradliśmy. O, nic nie ma. Nie, dobra, jest, proszę bardzo, zbawienny sznaps. A, i tylko to mamy do oddania? Nic reszta kradzionego nie jest? No to ciekawe. A, wait, czy mi się wydaje, czy teraz te rzeczy jakby już nie są kradzione? Czy mi się tylko wydaje? A nie, nadal są, dobra, okej. No właśnie, czyli to raczej trzeba używać wtedy, kiedy się potrzebuje tego. Także zostawmy obydwa. Okej. No dobra. To na razie tyle chyba. Nic więcej nie mamy. Skradzionych rzeczy. Zobaczmy zresztą, bo mam wrażenie, że więcej mu zebrałem i to mi się tutaj nie do końca wyświetla. Nie chciałbym mieć czegokolwiek kradzionego przy sobie, bo to by się dla nas mogło źle skończyć. No tu nic nie mam. Widzę, jedzenie się chyba nie liczy. Jeśli o to chodzi. No dobra, i tutaj też tak samo nic nie mamy. Ciekawego. No dobra. W ogóle gdzie można zobaczyć, ile mamy groszy? Wait, a tutaj? Pewnie gdzieś będzie pisać? Znaczy, bo tak, tu w innych mamy grosze. Ale wątpię, że mamy 136 groszy. Bo nie wiem, skąd bym miał tyle mieć. I tutaj nam w ogóle coś tam powzrastało, ale nie mamy punktu, bo siła mi wzrosła, ale nie mogę nic kupić. No dobra. To zobaczmy, co możemy jeszcze teraz robić. A właściwie, co zrobimy w kolejnym odcinku, bo tam to już pomału dobrze byłoby kończyć.
W sumie pójdziemy zobaczyć, ile w sumie mamy tego grosza, to być może od razu oddamy już tutaj ten dług dla medyka. Także ja nawet tutaj skorzystam z szybkiej podróży, już udam się do ratajów. Czemu nie? No i cóż, jak mówiłem, w kolejnym odcinku zobaczymy, czy już mogę oddać ten dług. Też może spróbuję trochę nasze ubranie naprawić, bo jest troszeczkę w fatalnym stanie. Także dobrze byłoby je troszeczkę podreperować. Tylko za to pewnie będę musiał zapłacić, bo sam umiejętności nie mam. No i też być może spróbujemy oddać ten dług dla medyka. Tak czy siak w tym odcinku to było on tyle, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć. In my head. Yeah.